Cześć, nazywam się Wojtek, jestem projektantem w studiu kuchni Premium w Kędzierzynie-Koźlu. Bardzo często pytacie mnie o kuchnie industrialne. Dziś chciałbym Wam taką kuchnię zaprezentować, więc zaczynajmy! Pierwszym elementem, który rzuca się w oko po wejściu do tej kuchni, jest bardzo duża wyspa kuchenna. Na wyspie znajduje się zlewozmywak oraz część do przygotowywania potraw, więc płyta duża, pięciopalnikowa marki Bosch, również z okapem marki Bosch, który znajduje się nad nią. W dalszej części wyspy znajduje się stolik do siedzenia. Można zawsze przyjść, usiąść, wypić kawę, zjeść jakiś drobny posiłek, więc jest to bardzo fajne, poręczne rozwiązanie. Utrzymana jest kolorystyka w dwóch kolorach, czyli tak naprawdę lekki grafit szary z metalicznym lekkim odcieniem. Natomiast tu znajduje się miejsce do siedzenia w drewnie, dokładnie jest to fornir. Zapraszam Państwa na drugą stronę wyspy, zobaczmy co się tam znajduje. Po drugiej stronie wyspy mamy zastosowane bardzo ciekawe rozwiązanie. Znajduje się tu oczywiście zlewozmywak, o którym już było wspomniane. Natomiast pod zlewozmywakiem mamy szafkę z wysuwaną szufladą, którą wystarczy nacisnąć nogą albo ręką. Mając brudne palce, brudne ręce, nie trzeba wtedy dotykać frontu, nie trzeba dotykać uchwytu. W ten sposób możemy dostać się do koszy na śmieci, które znajdują się w tej szafce. Ale zamknijmy ją sobie, przejdźmy dalej. Dalej znajdują się w pozostałej części wyspy również szuflady. Szuflady wysokie, takie jak tu marki Blum, czarne z mlecznym szkłem na boku, lecz dalej również szuflady niskie z wkładami na sztućce, typowo pod sztućce, więc każda pani domu będzie z tego rozwiązania na pewno zadowolona. Bardzo ważnym elementem, który znajduje się na wyspie, jest również gniazdko nablatowe. Otwierane gniazdko nablatowe bardzo jest potrzebne w takim miejscu, w miejscu, w którym przyrządzamy potrawy. Może być potrzebne jakaś rzecz, którą trzeba będzie podłączyć do prądu. Elementem, który zakończa nam wyspę, jest donica. Donica fornirowana w kolorze oczywiście odcieniu drewna, w której można postawić oczywiście jakieś kwiaty lub inne ozdoby. Pokazałem Wam już wyspę kuchenną, według mnie jest świetna, mam nadzieję, że również macie o niej takie zdanie, ale chodźmy do drugiej części kuchni. W tej części kuchni w odległości dwóch kroków bardzo ergonomicznie znajduje się półtorej komorowy duży zlew roboczy z marki Franke. W tej części kuchni również znajdują się szuflady, które za chwilę Wam zaprezentuję. Po tej stronie kuchni pod zlewozmywakiem również znajduje się szuflada, również otwierana elektrycznie siłownikiem Servo Drive. Z uwagi na to, iż pod zlewozmywakiem jest bardzo duża szafka, zastosowano również młynek do mielenia odpadów. Ale idąc dalej, następna szuflada również jest wysuwana, gdzie jest zastosowane bardzo ciekawe rozwiązanie, gdzie znajduje się kolejna szuflada niska, ukryta, której normalnie z zewnątrz nie widać. Przechodzimy więc do wysokiej zabudowy. Na tej ścianie mamy zastosowane meble wykonane do samego sufitu. Między tymi meblami znajdują się sprzęty AGD. Przede wszystkim to, co znajduje się po mojej lewej stronie, czyli lodówka typu side by side marki Samsung. Bardzo ciekawe urządzenie, które z przodu na swoich drzwiach ma umiejscowiony bardzo duży ekran, którym na ten moment wyświetla się temperatura zewnętrzna, godzina czy kalendarz. Jednak można przejść w inne aplikacje, wtedy można na przykład odpalić Spotify'a, można odtworzyć tutaj muzykę, czy na przykład coś, co może być bardzo przydatne dla każdej pani, która gotuje sobie tutaj w kuchni, czyli przepis prosto z internetu. Przechodząc dalej, mamy również od razu mikrofalówkę do zabudowy marki Bosch oraz ekspres do kawy marki Bosch, który wykonuje bardzo dobrą kawę, o czym miałem sam już okazję się przekonać, więc każdy kawosz w takiej kuchni również znajdzie coś dla siebie. Ale to jeszcze nie koniec wysokiej zabudowy. Za komunikacją mamy zaprojektowane jeszcze trzy słupki z dwoma urządzeniami AGD, czyli piekarnikiem marki Bosch oraz winiarką marki
Amika. Zawsze może leżeć, czekać na w środku coś schłodzonego, więc jest to bardzo fajne rozwiązanie. Chciałbym zwrócić uwagę jeszcze na jedną rzecz, czyli uchwyty. Uchwyty metalowe, krawędziowe, które dodatkowo wykończają nam front, no i są dodatkowym zabezpieczeniem tak naprawdę przed potencjalnym uderzeniem na przykład garnkiem. Ostatnim elementem w tej zabudowie jest wysoki, wysuwany kosz cargo 20 cm, więc jest to coś, co zasługuje na pewno na uwagę. Jeśli spodobała Wam się zaprezentowana dzisiaj kuchnia, zapraszamy do kontaktu. Wszystkie dane i informacje dotyczące naszego studia znajdziecie w opisie filmu. A na dziś kciuk w górę i cześć, do widzenia.